Profesor Grzelan Cyparowicz, ekonomista. Witam serdecznie, szczęść Boże. Bardzo dziękujemy. Profesor, Sejm uchwalił zmianę w kwocie wolnej od podatku. Ustawa została podpisana przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. Kwota wolna od podatku dla najmniej zarabiających wzrośnie do 6600 zł. Jak zdecydowano w przyjętych przez Senat poprawkach, zarabiające ponad 127 tysięcy złotych rocznie stracą prawo do tego odliczenia. Za poprawkami opowiedziało się 221 posłów, 186 było przeciw, 16 wstrzymało się od głosu. Opozycja trochę brzmi, że to nie najlepsze rozwiązanie, że to wprowadzi chaos. Jak pani odnosi się do tej ustawy, do tej propozycji? Więc ja myślę, że może była pora jednak zastanowić się, czy nie wrócić do tych
lepsza ludzi i to miasto po prostu ciągle płaba, że nie przestanie być miasto, zacznie się ruszać. Ja też zwróciłam uwagę, trochę inaczej ją rozumieję, bo ten chłopiec idzie, proszę zauważyć, na zakończenie roku szkolnego z miejscem, a nie z kwiatkiem. On rozmawia z mamą, próbuje rozmawiać z mamą o tym, że potrzebuje kwiatka, a dostaje jakby zlecenie na wzięcie mięsa i pójście z tym mięsem na zakończenie roku szkolnego. To, co się w ogóle z tymi dziećmi dzieje, to musimy to powiedzieć, to jest takie tak zwane zjawisko parentyfikacji, czyli odwrócenia rąk. Ktoś myśli o pieniądzach w budżecie, ale resort finansów obliczył, że zmiana będzie kosztować budżet państwa około 1 miliarda złotych. Jakoś rozumiemy, że o tym też mówił pan prezydent, jakaś obietnica pana prezydenta. Sejm jedno, senat troszeczkę tę sprawę podnosi, o tym mówił senator Bierecki i pani mówi, że no nie do końca sprawa przemyślana, więc czy będzie jeszcze okazja na to, żeby ktoś podjął ten temat, bardziej nie wiem, jeszcze rozsądnie na to popatrzył, żeby nie było nie tyle tego odium takiego, że ktoś się czuje gorzej, a ktoś lepiej. Tylko rzeczywiście, żeby to służyło państwu i drugie, przede wszystkim obywateli, bo nie ma państwa bez obywateli, rządzących bez obywateli. Zwracał uwagę na możliwy problem z dotyczeniem szkół, mających się dzielić demonstracji od kontrmanifestacji.
cały nasz rozwój gospodarczy, jak tylko tak bardzo widzieliśmy na pewno, ja byłam przekonana, że w tym roku będziemy utrzymywać kolejny na poziomie ubiegłorocznym, a albo Związek Wyznaniowy powie, że na to zgromadzenie cyklicznych przyjdzie pół miliona ludzi. W związku z tym te 100 metrów będzie liczone, uznają, że pół miliona zajmuje powiedzmy cały plac Piłsudskiego. W związku z tym każda manifestacja dostanie zgodę na to, żeby, nie wiem, na nowym świecie na to być. Ale na Maria Szerkowska z Kim Kukiz 15 argumentowała, że pierwszeństwo zgromadzeń organizowanych przez organy władzy publicznej może przyczynić się do tych sytuacji do ograniczenia prawa do demonstrowania przez grupy obywateli. Ogranicza w bardzo poważny sposób możliwość organizowania kontrdemonstracji, która również w naszej opinii to ograniczenie jest ograniczeniem swobody zgromadzania się i wyrażania własnych poglądów. Monika Wielkowska sporo krytykowała ten pokaz na projektem. Posłanka pytała wnioskodawców, dlaczego dochodzi do nowelizacji ustawy, gdy doszło nieco ponad rok od uchwalenia poprzedniej projektu. Jakiego się wydarzyło, że ze względu na to, że zaczynamy dzielić Polaków na jakichś lepszych i gorszych, i w ogóle z uważami zawsze to mówię, że my tutaj jakoś szkolne wejście do dobrego publicznego, bez opinii organizacji pozarządowych, bez opinii samorządowych, bez takiej poważnej dyskusji. Profesora Agnieszka Grzela, to biuro rzecznika praw obywatelskich, mówiła, że Adam Bodnar skierował już do marszałka Sejmu opinię dotyczącą projektu. Według rzecznika projekt jest sprzeczny z konstytucją i ze standardami międzynarodowymi. Prawniczka wskazywała m.in. na przepis wymagający, że kontrol demonstracji musi odbywać się w odległości minimum 100 metrów od wcześniej zgłoszonej demonstracji lub zgromadzenia publicznego. Nie dopuszcza czy ogranicza w bardzo poważny sposób możliwość organizowania kontrdemonstracji, która również w naszej opinii to ograniczenie jest ograniczeniem swobody zgromadzania się i wyrażania własnych poglądów. Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem ogłoszenia. Arkadiusz Czarnowski, czytany obrad 14-dniowego pakietu Legis, stwierdził, że intencją wnioskodawców jest to, aby ustawa objęła biuro czystości grudniowe. Polskie Radio 24. Jak to przeprowadzano reformą podatkową i na początek tak powiedzmy prezentowano społeczeństwo reformą podatkową, nie wiem o co chodzi. Wiadomo tylko, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, a jeśli chodzi o pieniądze, to chodzi o nasze pieniądze. I ja się z pytanie komentarza dostać, czy tych, którzy sobie lepiej radzili w życiu, mają podjęcie pracy, bo i tak te osoby są. To chodzi o to, żeby o tym, jak po prostu doprowadzić do jakiegoś braku zaufania do rządu, bo wtedy byłaby to już moim zdaniem jakaś działalność, która skoczyłaby, ja się nie słyszałam o tej sytuacji, żeby ktoś groził reżyserowi w tak drastyczny sposób. Czy po części jakoś są w stanie Państwo wytłumaczyć te reakcje, nie tyle z COVID-19, ale jakby skąd one się biorą, widząc takie reakcje. Prawda, bo oni mają tam swoje w ogóle preferencje, ale do tych środkowych grup, jeżeli chodzi o poziom dochodów. Gdybym mnie ktoś pytał, to ja bym całego serca odradzała takie rozwiązanie i powiedziałabym, że trzeba uczciwie społeczeństwu powiedzieć, że oczywiście musimy chronić tych, którzy nie mają żadnych stabilnych dochodów, niech oni sobie spokojnie pracują, bo i tak sprawozdań finansowych nie składają, bo nie mają właściwie z czego. I wobec tego, że nie ma w budżecie pieniędzy, bo mamy cały szereg różnych obciążeń i planów, to cytował właśnie Bartosz Kowalski, bo to nie jest jednak mimo wszystko codzienność i taka sytuacja, którą można wytłumaczyć tym, że reżyser jest na chwilę i wobec tego te reakcje są silniejsze. No to mi się wydaje, że to jest wyjątkowa reakcja. Podatek ma to do siebie, że jest powszechny, no, ale rzeczywiście jest powszechny, to na tych samych zasadach, ale tych samych reguł dotyczy wszystkich podatków. Tu natomiast moim zdaniem została naruszona podstawowa właśnie zasada, jaka obowiązuje Chodzi o posłowie Prawa i Sprawiedliwości jakoś tłumaczą zmianę ustalenia kwoty wolnej od podatku, no między innymi czynieniem zadość wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego. Ale Trybunał Konstytucyjny nie mówił o tym, że mają przy okazji nie dojść podatników na jakieś grupy. Ta kwota powinna być wprowadzona, jeżeli rzeczywiście była taka wola polityczna, żeby w tym roku może budżet był właściwie gotowy i zamknięty. Jak mówię, sam sposób nawet. Jak się wprowadzono, tak? Jako poprawkę Senatu do budżetu. Ja czuję, że już musimy wyjaśnić, to nie jest
że to nie jest przecież ślub, który jest zdradzanie częściowe, no, zakończenia jakoś straszliwie zmieni, nie wiem, na odbiór, w tym sensie, że coś zdradzimy, prawda, bo to nie jest już wspomina, ale dochodzi tam do kwestii 11-minutowa sekwencja nagrana w jednym ujęciu od momentu, kiedy 12-latkowie zabierają, porywają 3-latka, no, wprowadzą go za rączkę, powiedzmy, że jeszcze tylko zabierają go z takiego domu handlowego, oddalają się z nim i potem mniej więcej 5 do 6 minut trwa scena już samej przemocy wobec tego dziecka, bardzo okrutnej przemocy zakończonej absolutnie tragicznie. I teraz o tej scenie właśnie mówimy, tak? Ona jest fantastyczna. No to jest jakieś przełamanie prawa, ale ja rzeczywiście zgodzę się z tym, że sceny jakby przemocy są obecne w literaturze i w realnym życiu naszym na co dzień bardzo lubimy, tego doświadczamy. Kowalski też pisze w naszym dzienniku Dla kogo kwota wolna i w ostatnich zdaniach artykułu mówi tak, jeszcze kilkanaście dni temu nie przeszkadzało jednak posłom partii rządzącej wyjść z inicjatywą ustawową przedłużenia obowiązywania dotychczasowych przepisów na 2017 rok i zajęcia się tą sprawą od roku 2018, gdy miała wejść w życie koncepcja jednolitego podatku konsumującą obiecywanego przez PiS podwyższenia kwoty wolnej dla wszystkich do 8 tysięcy złotych. I teraz, gdybyśmy mieli popatrzeć na to, oczywiście jakby to jest film, to ten film jest tego świadomy, ale jeżeli ten film nas uwodzi w tym, że my wchodzimy jakby do tego świata filmu i na tą godzinę z kawałkiem jesteśmy w tym świecie, no to można powiedzieć od strony takiej psychologicznej, że my jesteśmy świadkami przemocy. Czyli wszyscy razem i to, co się dzieje na co dzień, ale także jako widzowie, jesteśmy, że tak powiem, mamy taki, możemy mieć, oczywiście to jest może przesada, ale pewnie taki syndrom stresu pourazowego po doświadczeniu sytuacji ekstremalnej, bo to, co się ten sposób, jaki reżyser pokazał scenę tego rzeczywistka, to jest ekstremne. I teraz i to są reakcje, to prawda, może powiedzieć, że tak jak się dzieje, wchodzimy do tramwaju, czy do autobusu, czy do metra i dzieje się coś takiego, że ktoś wyciąga nóż, albo ktoś bije kijem, no teraz myślę, że przed do głowy, to każdy z nas zareaguje inaczej. To jest kwestia odporności na agresję, samokontroli i różnych innych, też doradzenia sobie w sytuacji. I żadne z tych chwili pocieszanie się, że nasi inni sąsiedzi mają gorzej, to nie jest argument, który by przemawiał za kontynuowaniem tego rodzaju reform, czy też zapowiedzi reform. Ja sądzę, że w tej chwili przede wszystkim polskim przedsiębiorcom jest potrzebny spokój i przewidywalność warunków działania. I gdyby mnie coś pytało zdanie, oczywiście jest to moje zdanie prywatne, to bym powiedziała tak, proszę Państwa, być może wprowadzimy nowe taryfy podatku PIT, bo co do tych, to mamy mniej więcej jasność. Ale obiecujemy, że do końca kadencji ani parlament, ani nikt z członków rządu nie będzie tutaj lansował jakichś autorskich pomysłów reformy systemu podatkowego. Gdybyśmy korygowali i zamykali to projekt, byśmy uszczelniali system, a w międzyczasie dopracujemy się jakiegoś modelu docelowego, przekonsultujemy ten model, nie tylko przetestujemy jakiś model, chociaż może to jest taki naukowy sposób udowadniania, że przyszłość filmu jeszcze reżysera, którego zapytałam, wydaje się ciekawe, kluczową sprawę, którą wszyscy podnoszą, to znaczy czas nie do wytrwania tej sceny. Bo pojawiają się takie głosy, że gdyby ona trwała bardzo krótko, albo była jakoś tak poza kadrem, pewne rzeczy się działy, to byśmy to wytrzymali. To jest naprawdę, proszę sobie Państwa teraz nastawić drzwi dalej, ktoś Państwa, którzy nas słuchają, i zobaczyć, jak wolno upływa 6 minut. I te 6 minut tych potwornych, drastycznych obrazów, jak one są zrealizowane, to zaraz powiemy technicznie, jak to było zrobione. Natomiast
to, co my widzimy, no to widzimy okrucieństwo dzieci wobec takiego maluszka zupełnego, prawda? I zapytałam reżysera, Bartosza Kowalskiego, przede wszystkim o to, czy ta scena musiała tak długo trwać. Idea od samego początku była taka, że ta scena ma być niewytrzymana, że ta przemoc ma być pokazana bez ozdobników, bez metafory, nie ma być poza kadrem, tylko nie tworząc jakąś pornografię przemocy bliskich planów, bo kamera jest przecież daleko, tam niewiele widać, ale jednak widać i trwa tych długo. Więc taki wielki zamysł, że ta scena ma być nie do wytrzymania i część widzów faktycznie reaguje w ten sposób. I to też jest coś, czego ja się spodziewałem, no bo ja nie wiem, czy ja też sam nie odwrócił tą głowę. Czy ja też sam bym wytrzymał, jeśli miałbym oglądać coś takiego. I to nie mówię teraz nawet już tylko o filmie, czy też jeśli miałbym widzieć taką scenę z prawdziwym, jak prawdziwym życiu, a my chcieliśmy to zrobić, tą scenę opowiedzieć w taki sposób, żeby to jeszcze raz wrócić. Czemu ma właśnie służyć to, że ta scena jest tak długa? Wrócę tutaj do To jest pierwsza rzecz, chcieliśmy się jakby też odnieść jeden do jeden do tych tragicznych wydarzeń. Z Anglii z lat 90. oni mieli powiedzieć, potem że tutaj drugim zawierzyliśmy, ale również pominęliśmy jakby wiele szczegółów tej zbrodni i postanowiliśmy trochę wygładzić to, co się wydarzyło w latach 90. było dużo bardziej brutalne. Powiedziałem o tym na samym początku, no taka była idea, taki był zamysł, tak postanowiliśmy, żeby właśnie nie używać metafory, żeby to nie było, nie wiem, cięcie w czerń przy pierwszym kopnięciu, żeby to właśnie nie było poza kadrem z ujęciem na drzewa. Pojawi się zarzut wojeryzmu, jednak oglądaliśmy też Wojnę, gdzie są takie dosyć ekstremalne obrazy, no choćby martwego noworodka w wiatrze. Pamiętamy pewnie wszyscy lądowanie w Normandii w szeregowcu Ryana z plakami, które ludzie trzymają we własnych rękach i krzyczą. I to było okej, no bo to była wojna, a teraz to nie jest okej, no bo to jest jakiś, po prostu ja tego do końca nie wierzyłem, tylko to jest jakiś temat tabu. Jednej drugiej się wydarzyło. Jednej drugiej jest pokazane w realistyczny sposób, tylko faktycznie jedno, dajmy na to, trwa 15 minut, drugie 9, trzecie 3. Ale jakby zamierzanie jest takie dosyć podobne, żeby coś strasznego pokazać w realistyczny sposób. Ja też jakby tutaj nie odkrywam Ameryki, no bo Ameryki, amerykański kino gwałty z lat 70. już przecież do tego się miałem, jak tutaj przychodzi mi do głowy ostatni dom kolegę z ostatniej zanaczy, czy sam Pekinpa. To też nie jest tak, że ja to zrobiłem po raz pierwszy, może w Polsce. Dużo wątków pojawiło się w tej rozmowie, ale przede wszystkim myślę, że zastanówmy się nad tym, co wobec tego jest tak drastyczne, bo reżyser dosyć tak wielko stawia tutaj pytania dotyczące tego, dlaczego się tutaj tak oburzamy, przynajmniej niektórzy, czy jesteśmy tak wstrząśnięci, bo to nawet nie jest czasem kwestia oburzenia, tylko naprawdę autentycznego przerażenia i tego, że nie jestem w stanie tego wytrzymać, wychodzić, tak? Więc stawia zasadne pytania, nie dotyczące tego, że takie sceny przemocy były już w innych filmach. Ja jeszcze przypomnę, nie wymienię na przykład filmu Nieodwracalne, filmu francuskiego, gdzie oglądamy bardzo długą sekwencję gwałtu na kobiecie, prawda? Więc co jest, jakie są tutaj elementy takie, które powodują, że akurat w tym filmie nie trzeba nas poruszać ta scena? Już mówię o zawodzie reportera. Jest tam taka scena, gdzie widać przez okno toczące się życie, a obok nogi człowieka, który nie umiera. Kolejna
bo jeżeli PiS będzie dobrze rządzić, to oni mają przed sobą jeszcze następną kadencję. Ale jeżeli gospodarka dalej będzie w taki sposób, kiedy zachowywała się teraz, to dziecko, które podjeżdża na wrotkę, prawdopodobnie na zaburzenia w komunikacji. I jeżeli będziemy wprowadzali naraz za dużo zmian, to po prostu w tym momencie przyjdą wybory. W takim świecie, w którym dzieci zabijają dzieci.
ale też niestety w takim świecie, gdzie dzieci używają przemocy. Proszę Państwa, jeszcze jeden temat. Naszym gościem jest pan poseł Stanisław Piotrowicz. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże, panie pośle, jak rozumieć sprawę? Dziś pan profesor Rzepliński, szef Trybunału Konstytucyjnego, zwołał posiedzenie, zgromadzenie ogólne Trybunału. Nie ma na nim sędziów niektórych, Przyłębskiego, Pszczółkowskiego i Jędrzejewskiego. No, bo to też kwestia wygaśnięcia jego kadencji. Posiedzenie zwołał z racji tego, że jego kadencja wygasa 19 grudnia. Warunkiem ważności uchwał tego zgromadzenia ogólnego jest obecność na nim minimum 10 sędziów. Jak to się też ma co do tego, co ustala obecnie Sejm? Uchwalił dziś ustawę autorstwa waszego, Prawa i Sprawiedliwości, o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. To trzeba jasno powiedzieć, że zgromadzenie ogólne powinno mieć możliwość wziąć udział 11 sędziów. Od tylu w tej chwili jest sędziów Trybunału Konstytucyjnego. A więc tyle, ile przewiduje konstytucja. Zgromadzenie ogólne stanowią wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, a więc cała 15. Liczba dzieci odnosi się do takiej sytuacji. Jednostek losowych niektórzy sędziowie nie mogli wziąć udziału. No tych trzech, których wymieniłem, no podobno zwolnić lekarskie. No, ale dlaczego się tak dzieje? Dzieje się tak dlatego, ponieważ prezes Rzepliński w ogóle nie dopuszcza do uczestnictwa w zgromadzeniu ogólnym innych sędziów, profesora Muszyńskiego, profesora Morawskiego oraz profesora Dziecka Ciocha. Ktoś przez sędziów nie dopuszcza do udziału, ani też nie dopuszcza do orzekania. To jest jawne bezprawie, to jest łamanie konstytucji. No i w związku z tym ma teraz problem, że nie może uzyskać nawet minimalnej liczby, a więc cichego sędziów, ale chcę podkreślić. On się też powołuje na te wyroki Trybunału z grudnia, tak? O tym, że ich miejsce są zajęte przez sekcję w październiku. Ale profesora Ślizaka i Jan Jakubickiego. A jakie to podstawy prawne ma prezes Trybunału, żeby decydować o tym, kto jest sędzią, a kto nie jest sędzią? Tak się stale przecież powołują na to podział władzy. Równowagę władz wyraźnie w Konstytucji jest napisane, że o tym, kto jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, decyduje parlament, a nie prezes Trybunału Konstytucyjnego. Mało tego, że Trybunał Konstytucyjny swoim sędziowym orzeczeniu, nawet mówił o prezesie, bo nie podlega do kontroli Trybunału, ale oczywiście mamy do czynienia z kuriozalną sytuacją. Chodzi o to, żeby mimo przegranych wyborów nie dopuścić do jakichkolwiek zmian w Polsce. Jest to
w ślad za kinem następuje brutalizacja życia. Właśnie, czy to nie jest tak? Ale odwrotnie to jest o wiele normalne. To tłumaczy reżyser, że brutalizuje się życie, dlaczego on tworzy taki film. Ale odwróćmy tę perspektywę. Jeżeli my, czy my potrzebujemy coraz bardziej silnych bodźców jako widzowie, żeby nam mieć szansę? Bo ja to tak rozumiem. Tak rozumiem wywody reżysera i również stanowisko Konrada. Że już co, trzeba nas w tym momencie już losem po głowie, bo nie jesteśmy w stanie się wzruszyć losem dziecka maltretowanego, jeżeli nie zobaczymy takiej sześciominutowej sceny. My się też jakby przyzwyczajamy w jakimś sensie i uniewrażliwiamy na pewno bodźca. No ale to już jest ogólnie. To jest ogólnie, to jest ogólnie, że tak. No to jest ogólnie. Przejąć kontrolę chce pan prezes Jarosław Kaczyński, czy no, z grubsza mówiąc Prawo i Sprawiedliwość rząd. No to teraz wróćmy wobec tego do sytuacji. A co chce zrobić opozycja? Chce zachować status quo. Moim zdaniem, nie chcę tutaj wyważać otwartych drzwi, wszyscy wiemy, jak to się dzieje, nasi skończy również, że sztuka to nie życie, prawda, kino to nie jest życie. Jednak ja jestem zwolenniczką takiego kina wyrafinowanego jak filmy Michaela Hanekego, Funny Games, gdzie ta przemoc jest tak przerażająca, ale pokazana bardzo często poza kadrem i dla mnie twarz zmaltretowanej kobiety, oczy, marczka, oczy właśnie kukiełki, pod koniec filmu kobiety też maltretowana przez dwóch wyrostków, wspólnie z jej mężem, to znaczy on nie dostaje się ofiarami. To jest dla mnie bardzo porażające, a jednocześnie nie ma tego, no jest w tej pornografii przemocy, którą tutaj w tym filmie mamy. Ja tylko jeszcze, tak? Bo ja chciałam tutaj powiedzieć też jedno, że wiem, że właśnie to chciałam wywołać dyskusję, jakąś społeczną, tak? Czy wziąć udział w tej dyskusji? To zdecydowanie mi się udaje. Ale też musimy pamiętać o tym, że przemoc wśród dzieci to jest również przemoc dorosłych, bo nie można jakby oddzielić dziecka od środowiska i kontekstu, w jakim żyjemy. To jest w ogóle dyskusja systemowa i o tym, co się takiego dzieje, że rzeczywiście jest więcej rozpoznań zaburzeń zachowania i że ta przemoc jest bardziej przechodzona nie tylko w świecie dzieci, ale też w świecie. To jest tak, że mamy właśnie już 30 sekund na podsumowanie i Konradzie. Ja tylko powiem, że ta scena oczywiście była realizowana za pomocą efektów specjalnych, była kukła tego małego dziecka. To są rzeczy oczywiste, ale warto je zaznaczyć. Podsumowanie, czy jakby uważasz, że dobrze, że ten film powstał, dobrze, że się pokazał na naszych ekranach film Prawo. Oczywiście. Dokona wyboru kandydatów, a to nowe kierownictwo, jak sądzę, jeżeli ta ustawa zostanie przyjęta, ta wprowadzająca przepisy przejściowe, to wtedy będzie już Trybunałem kierować osoba, której prezydent powierzy pełnienie obowiązków. Muszę jeszcze raz jasno powiedzieć, że proszę Państwa, myślę, że rzeczywiście tego rodzaju sukcesem reżysera Bartosza Kowalskiego jest to, że ten film budzi aż takie dyskusje, nie tylko u nas. Ja bardzo dziękuję. Moimi gośćmi byli psycholog Maria Zakowska-Dornar i krytyk filmowy Tomasz Zaremski, Jan Skarżyńska. Bardzo dziękuję. Osobę pełniącą obowiązki prezydenta. Oczywiście to będzie postanowienie prezydenckie, na które zawsze przewiduje. Wymagać to będzie w tym przedstawiono jest często. Bardzo dziękuję za komentarz, za wyjaśnienie sprawy. Zobaczymy, będziemy się z wami przyglądali. Szczęść Boże, panie. Dziękuję. Szczęść Boże. Naszym gościem był pan poseł Stanisław Piotrowicz. To był ostatni głos w audycji Aktualności Dnia. Jest godzina 5. Polskie Radio 24. Komentarze, opinie, analizy, dyskusje. Punkt gospodarki w poniedziałku 19 o 10.15. Słuchają Państwo Radia Maryja Katolickiego Głosu w naszych domach. Zapraszamy do wysłuchania felietonu redaktora Stanisława Michalkiewicza. Szanowni Państwo, kiedy w trzech Stanach Ameryki zarządzono ponowne liczenie głosów, żeby zbadać
czy aby na pewno wybory prezydenckie wygrał Donald Trump, a nie ta, która miała je wygrać, czyli Hillary Clintonowa, kiedy na Kubie umarł Fidel Castro, co to, jak zauważył przewodniczący Komisji Europejskiej Klaudiusz Juncker, dla wielu był bohaterem i kiedy z naszego nieszczęśliwego kraju ewakuuje się właśnie spółka Marx i Spencer, być może po to, by ponownie zrobić tu miejsce spółce Marx i Engels, co to próbowała skręcić tam socjalizmu, a nawet komunizmu, właśnie kończy swoją krótką i pracowitą wizytę chiński specjalista od finansów, Sam Hornby, autor trzytomowej książki Wojna o pieniądz, w której w sposób przystępny również dla czytelników nie mających specjalistycznego przygotowania tłumaczy trudne kwestie finansowe. Dżentelmeni, jak wiadomo, o pieniądzach nie rozmawiają, tylko je posiadają i stąd w niezależnych mediach głównego nurtu tak niewiele mówi się o finansach, a jeśli już ktoś mówi, to przeważnie o dotacjach z Unii Europejskiej, jak je dostać i jak potem je wydać, żeby można było z tego coś ułożyć sobie na czarną godzinę. Ale protest do niezależnych mediów głównego nurtu zapraszani są przeważnie dżentelmeni, a dżentelmeni wiedzą, że w domu Wisielca nie bardzo wypada rozprawiać o sznurze. To też w narodowej historiografii, oprócz rozmaitych legend, na przykład legendy Lecha Wałęsy, co to przeskoczył przez płot, obalił komunizm i poprowadził cały świat ku świetlanej przyszłości, podtrzymywany jest mit o profesorze Leszku Balcerowiczu. Jego zbawienny planie, który, podobnie jak kiedyś sławny plan sześcioletni, doprowadził nasz mniej wartościowy naród tubylczy do wiecznej szczęśliwości. W rezultacie wielu ludzi uważa, że ten plan rzeczywiście wymyślił profesor Balcerowicz, ani przez chwilę nie dopuszczają możliwości, że wykonałby tylko zalecenia starego finansowego kręciarza Jerzego Sorosa, który w zaopiekowaniu naszemu nieszczęśliwemu krajowi, podobnie jak i innym nieszczęśliwym krajom tak zwanej terapii szokowej, miał swój interes. A właśnie Song Hong-bi w swojej książce opowiada m.in. o kulisach tego całego interesu. Polegał on na tym, że upatrzone na ofiarę kraje doprowadzi do gospodarczych zapaści, zwłaszcza w sektorze wytwórczym. A gdy już przedsiębiorstwa zaczną bankrutować, wówczas pojawiają się banksterzy z ofertą zamiany umów na udziały. W ten oto prosty i bezkrwawy sposób proklamuje się w biały dzień rabunku całych państw. Żeby jednak obrabowani nie zorientowali się, w jaki sposób zostali zoperowani, rabusie muszą zapewnić sobie osłonę propagandową. W naszym nieszczęśliwym kraju osłonę tę zapewnia środowisko Gazety Wyborczej, której kradzież od niedawna jest nawet oficjalnym współwłaścicielem. No i Fundacja Batorego, która za niewielkie pieniądze skutecznie korumpuje autorytety moralne ze środowiska mediotwórczych. Dzięki temu kradzież cieszy się reputacją filantropa, bo stado autorytetów moralnych stratuje każdego, kto ośmieli się wątpić zatwierdzoną wersję wydarzeń. Sam Song Hong-bi chodzi za postać, jak to się mówi, kontrowersyjną, a nawet zarzuca mu się odchylenia antysemickie, bo zarzuca rozmaite rzeczy, na przykład rodzinie Rothschildów, która, jak wiadomo, przyniosła ludzkości same plusy, zarówno dodatnie, jak i ujemne. Ale mniejsza o te kontrowersje historyczne, bo znacznie ciekawszy jest prześlony przez autora Wojny o pieniądz obraz naszych czasów. Żyjemy w epoce walczących cesarstw, z których jedną usiłuje bronić swej dominacji przy pomocy siłowego, podtrzymywania światowej pozycji swojej waluty oraz innymi, które próbują tę walutę spiętę stałą stracić. Mowa oczywiście o Stanach Zjednoczonych, które rzeczywiście mają gigantyczny dług publiczny oraz to państwa, które w roku 2011 inkarnacie mieszkały dzieci z ubogich rodzin z pobliskich wiosek, w Chinach i Republice Południowej Afryki. BRICS otwarcie dąży do zdetronizowania dolara z pozycji waluty światowej i zastąpienia go chińskim juanem respektującym standard złota.
to rzeczywiście wystarczający powód do konfliktu na skalę światową, zwłaszcza gdy przypomnimy sobie, jaki los spotkał straszliwego Saddama Husajna, co to odgrażał się, że w transakcjach eksportu irackiej ropy odejdzie od dolara na rzecz jakichś innych walut. Jak pamiętamy, w następstwie operacji pokojowej, w której nasz nieszczęśliwy kraj też wziął udział jako sojusznik naszych sojuszników, został zwytany i powieszony jako wróg ludzkości. I dlatego krótką wizytę chińskiego finansisty w Warszawie i Wrocławiu warto odnotować z tą samą uwagą, jak śmierć Fidela Castro. Wysłuchaliśmy felietonu z cyklu Myśląc Ojczyzna. Mówił redaktor Stanisław Michalkiewicz. Drodzy radiosłuchacze, 25 lat katolickiego głosu na falach eteru to zasługa Boża i opieki Matki Najświętszej. Ale wszyscy, którzy wspierają Radio Maryja swoją modlitwą i ofiarą, mają także w tym swój udział. Do grona ofiarodawców Radia Maryja należą m.in. jego słuchacze z Tarnowa. Pani Maria Witek, panie Anna i Katarzyna Witkowskie, panowie Karol, Łukasz, Piotr Witkowscy oraz pani Maria Sporowska ze Świątników Górnych, państwo Stanisława i Wilhelm Kotarkowie, pan Mieczysław Kozioł, pani Marcelina Piegza i pani Helena Płatek. Ze Świdnicy koło Zielonej Góry państwo Roman, Janina, Ania i Gabriel Kędziorowie, a także państwo Janina i Jan Kwietniowie oraz ze Świdnicy Śląskiej pani Genowefa Michałek, pani Eugenia Rymsza i państwo Anna i Stanisław Bzielicki. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne bogzapać. 26 listopada wręczona ukraińskiemu atasze wojskowemu w Moskwie. Czy grozi nam otwarty konflikt na Ukrainie? Tam przeszkodzi między Rosją a Ukrainą. Nie uważam, żeby to była groźba polityczna już w tą skalę. To jest taka retoryka trochę jak ze Szweta. Mam smoka i nie zobaczam się go użyć. Jakby Rosja już dawno zdecydowała, że tej drzewa, wedle zasad zachodnioeuropejskich niespecjalnie ma szansę, że przecież co ma ustanowione zasady. Jedną z tych zasad to jest właśnie taka zasada, że stara się przekonać świat, że jej siły zbrojne nie służą właśnie do tego, żeby się wypracowało w pokarach, po prostu będzie zastraszane państwo siebie. No tak, czyli żadnego wystrzeliwania ukraińskich rakiet nie będzie, jak grozi Rosja pandemią sobie. No przede wszystkim to my nie wiemy, czy Ukraina zamierza tak naprawdę czegokolwiek dokonać, czy też może to jest jakaś gra w słów, natomiast ze strony rosyjskiej, no to już nie tylko chyba chodzi o te manewry własnymi wojskami, ale przede wszystkim takie pokazanie, że no, dopiero mieliśmy tutaj spotkanie w formacie normandzkim, nie dogadaliśmy się, a tutaj proszę, zobaczcie, no Ukraina jest taką stroną awanturującą się, ona w ogóle nie chce żadnego porozumienia, tylko może siłą chciałaby tutaj nam odebrać ten kredyt. Z punktu widzenia rosyjskiego jest jednak tutaj taka pewna płaszczyzna do propagandowego wykorzystania tego wszystkiego. No niestety nie pierwsza, nie ostatnia. Drodzy panowie, no rzeczywiście autentyczny konflikt trwa z kolei na Ukrainie Południowo-Wschodniej, czyli w Donbasie. A jak donosi z Kijowa korespondent polskiego radia, Paweł Wózko, wczoraj fiaskiem zakończyło się kolejne 13, być może czasowe posiedzenie Mińskiej Grupy Kontaktowej, czyli ministrów spraw zagranicznych Francji, Niemiec, Rosji i Ukrainy. Ministrowie mieli wczoraj omawiać tak zwaną mapę drogową, dokument określający poszczególne kroki uregulowania sytuacji w Donbasie. Tymczasem, jak zaznaczył po spotkaniu ukraiński minister spraw zagranicznych, rozmowa na temat mapy drogowej była krótka i powierzchowna. Jak dodał podkreśla Rosji, różni się zasadniczo od ukraińskiego punktu widzenia. Zdaniem Włoszynkina, Rosja chce legitymizacji swojego protektoratu w Donbasie i nie zgadza się na przekazanie OBWE kontroli nad okupowanym terytorium. Ukraina jako warunek rozwiązań politycznych, czyli wyborów w Donbasie, stawia kwestię bezpieczeństwa, to znaczy demilitaryzację regionu i odzyskanie kontroli nad granicą przez OBWE, a później przez siły rządowe. W Kijowie
z dużym sceptycyzmem komentuje się wczorajsze spotkanie szefów dyplomacji tzw. Normandzkiej Czwórki. Coraz częściej mówi się o nieskuteczności i wyczerpaniu formatu rozmów. Jest 10 minut po godzinie 5. Jak zwykle o tej porze zapraszamy do wspólnego śpiewu godzinek ku czci niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Jeszcze bardziej sceptyczny jest były ukraiński minister obrony Anatolij Rycenko. Nazwał on spotkanie porażką, inicjatywą bez perspektyw i stratą czasu. Jak to określił, w formacie normandzkim słychać dźwięk rosyjskiej bałajajki, a taka muzyka nie jest do zaakceptowania na Ukrainie. Rycenko przypomniał, że o ile już od 2 lat nie udaje się zrealizować głównego punktu mińskich uzgodnień, czyli zawieszenia broni, to znaczy to, że format po prostu nie działa. Były szef ukraińskiego MON jest zdania, że za stołem rozmów na temat Donbasu powinny znaleźć się też USA, Wielka Brytania, Polska i ewentualnie Litwa, czyli kraje, które, jak zaznaczył, doświadczają na własnej skórze polityki Federacji Rosyjskiej. Na potrzebę rozszerzenia formatu rozmów również o Polskę wskazywał w zeszłym roku polski prezydent Andrzej Duda. Nie spotkało się to jednak wówczas z pozytywnym oddźwiękiem zarówno we Francji i Niemczech, ale przede wszystkim ze strony władz w Kijowie. Być może będzie szansa do podniesienia tego zagadnienia podczas wizyty Piotra Poroszenki w Polsce. Ukraiński prezydent wybiera się do Warszawy już w najbliższy piątek. Oficjalny cel wizyty związany jest z 25. rocznicą nawiązania stosunków dyplomatycznych między naszymi krajami. Wizyta w Warszawie będzie pewnie okazją do omówienia współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, tym bardziej, że główne zagrożenia definiowane są bardzo podobnie. Inny spodziewany temat rozmów to komplikujące się relacje, jeśli chodzi o wspólną, trudną historię. Uchwała polskiego parlamentu nazywająca ludobójstwem rzeź wołyńską została przyjęta z bardzo dużą rezerwą. Niepokoje pogłębiła premiera filmu Wojciecha Smarzewskiego Wołyń. Jego recepcja nad Dnieprem jest w przeważającej części negatywna, chociaż przypomnieć należy, że filmu na Ukrainie nie wyświetlano. Kolejne nieprzyjemne sygnały płynące z Polski do Kijowa to wiadomości o niszczeniu ukraińskich nagrobków i pobiciach Ukraińców. Mówi się o tym z coraz większym niepokojem, tym bardziej, że to Polska i Polacy, jak wynika z sondaży, są wciąż na najwyższym miejscu, jeśli chodzi o sympatię Ukraińców. Tyle z Kijowa, Paweł Puszka. Ostatnia taka oficjalna wizyta Piotra Poroszenki z żoną była, jak sprawdziłam, 2 lata temu, bo dokładnie w grudniu 2014 roku. Czy panu zdaniem przypadkiem od tego czasu w stosunkach polsko-ukraińskich nie nastąpił regres? Pan nie wiem, czy regres to jest właściwe słowo, bo pewnie po oficjalnych relacjach to powiedziałbym nastąpiło pewne spowolnienie. Natomiast wydaje mi się, że można zaobserwować taki znaczący wzrost rezerwy czy niechęci jakby między społeczeństwami, przez zwykłymi ludźmi, tak? To, co powiedziano w materiale o tych pobiciach, czy o dopasowaniu pomników ukraińskich, to z tym nie mamy do czynienia w Ukrainie, ale w Ukrainie też się toczy taki proces, który jakby stymulowany właśnie tymi wydarzeniami w Polsce. Uchwałą sejmową filmową w Wołyniu tak sobie trochę dryfuje w dosyć niebezpiecznym kierunku, taki na przykład, że o ile w różnych miejscach Wołynia, na przykład dotychczas się nie zastanawiano, co się stało z ludźmi, z Ukraińcami, którzy widzieli w czasie wojny, to na przykład teraz zaczynają się zastanawiać, czy a być może jak oni poszli do lasu i nie wrócili, to i tam zabili Polacy. Ale bez specjalnych dowodów, ale jakby pokazuje to, że te demony się obudziły i przez uchylone zatyczkę butelki zaczynają wychodzić na świat taki codzienny. No właśnie, no, czy ta wizyta może cokolwiek zmienić, również jeżeli chodzi o te kwestie takie najbardziej zagrażające, kwestie historyczne? Pan Tysek wspomniał przed chwilą o uchwale polskiego Sejmu i o filmie Wołyń, ale ja chciałam też wrócić do uchwały ukraińskiego parlamentu, która swojego czasu, przyjmując ustawę antykomunizacyjną, czyli o potępieniu komunizmu, w tej ustawie zapisała,
z punktu widzenia polskiego dosyć niebezpieczny punkt przewidujący jakiś rodzaj kary za poddawanie wątpliwości osiągnięć Bandery Ołomuka. Pytanie do pana Daniela Szydłowskiego. Jaka szansa, że ta wizyta przynajmniej nie zacznie załagadzać te spory, które ostatnio czy te napięcia, które ostatnio powstały? Ze strony ukraińskiej może paść pewien gest. Trudno jest mi oczywiście przewidzieć, na ile jest to możliwe. Nie w kręgach analitycznych na Ukrainie bardzo często się to prezydentowi Poroszence sugeruje, żeby jednak padał taką obietnicę, no i te prace w Radzie Najwyższej przyspieszono i tam chodzi o wprowadzenie pewnej... Jest prawda, Wprowadzenie pewnej zmiany, czyli zapis, że jednak osoby, do których istnieje, tak, osoby, które to dopuściły się czynów przeciwko ludzkości, czyli zabójstw i tak dalej, no nie mogły być uważane za tych bohaterów w walce o niepodległość Ukrainy. Trudno jest przewidywać, czy taka deklaracja ze strony prezydenta Poroszenki w Warszawie padnie i czy rzeczywiście te prace będą przyspieszone, dlatego że już ze strony ukraińskiej wiele razy takie zapowiedzi słyszeliśmy, no i mamy jednak pewne uzasadnione wątpliwości, dlatego że czas płynie, natomiast nic się w tym zakresie nie zmienia, ale wydaje mi się, że jest też pewna szansa przeniesienia jakby tego napięcia politycznego na pewne inne sfery. Mam tutaj na myśli kwestię jakiejś takiej przyziemnej, dwustronnej współpracy, bo aktywizujemy się w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o współpracę związaną z naszą trudną polsko-ukraińską granicą, która jest no raczej niezbyt przypuszczalna, mówiąc to bardzo delikatnie. Znaczy polsko-ukraińska granica jest jednym z tych miejsc, gdzie po prostu stosunki polsko-ukraińskie są narażone naprawdę na ogromne niebezpieczeństwo. Zdecydowanie. Mamy pewne działania w tym zakresie w ostatnim czasie. Wiemy już mniej więcej, ile pieniędzy z naszego kredytu, który przeznaczyliśmy Ukrainie, pójdzie na ten cel. Mówimy tutaj o jakichś 68 milionach euro, to będzie przeznaczone przede wszystkim na remont dróg dojazdowych do 6 przejść granicznych, to jest infrastruktura graniczna. No i kilka spotkań, które odbyły się chociażby we Lwowie właśnie w ramach międzyparlamentarnych komisji na ten temat. Może udałoby się zastąpić pewne rozmowy właśnie takimi bardziej przyziemnymi kwestiami. To jest bardzo potrzebne, dlatego że jednak no, to jest nasz wizerunek dla Ukrainy. To jest taka poczta, z którą spotykają się obywatele Ukrainy pierwszy raz spotykający w Polsce. Czyli to jest ten oczekiwany konkret. A jaka szansa w takim razie na to, o czym była mowa w korespondencji pana Wyszko, czyli na dołu poszerzenie formatu miejskiego, pan Krzysztof? Ja tutaj jestem skrajnie sceptyczny. Jakoś nie wyobrażam sobie, żeby Rosja wyraziła zgodę na poszerzenie tego grona o kraje, które przez ostatnie lata były przez nią wskazywane palcem jako promotorzy tego zamachu stanu, który zdarzył się w Ukrainie, czyli Majdanu. Czyli Stany Zjednoczone, ale również Polska. I Polska, Stany Zjednoczone, Polska, Litwa. To na pewno nie wiem. Jakby ja rozumiem motywacje ukraińskie, w jakimś sensie je podzielam, o tyle ja nie widzę szans, żeby oni zostały, żeby te plany zostały zrealizowane. Paweł Wyszko mówił o dźwięku rosyjskiej bałałajki, otóż dzisiaj ta bałałajka zawdzięczała bardzo mocno w rosyjskiej dumie, mianowicie Duma Państwowa Rosyjskiej Federacji potępiła dzisiaj wspólną deklarację parlamentów Polski i Ukrainy o pamięci i solidarności. Ja przypomnę, że ta deklaracja została przyjęta 30 października. Zdaniem ukraińskich deputowanych deklaracja ma zamaskować problemy w stosunkach polsko-ukraińskich i budować wspólną wrogość wobec Rosji. Oprócz tego, znowu podkreślają Rosjanie, deklaracja grozi w postanowienia jałtańskie w sprawie odpowiedzialności za wybuch II wojny światowej. W oświadczeniu przy końcu Rosjanie grożą, że wszelkie próby państw trzecich odwoływania się do deklaracji będą traktowane jako wrogie działania wobec Moskwy z wszystkimi tego konsekwencjami. No to jest takie ostrzeżenie, zdaje się, pod adresem nowo wybranego litewskiego parlamentu, który miał dołączyć się do tej deklaracji. No ile skuteczne mogą być takie działania strony rosyjskiej, pan Szymkowski? Ja myślę, że Rosja już
tyle razy groziła nie tylko Polsce, ale innym państwom, że ten próg w pewnym momencie się obniża i musi się zreaguje na te doniesienia z strony rosyjskiej. No, Rosji po pierwsze się to nie podoba, ale po drugie ona musi to pokazać jeszcze niezadowolenie wszystkim dookoła, tak? I to jest pewien sposób zamanifestowania też, że Polacy i Ukraińcy jednak tworzą taki antyrosyjski front, więc proszę bardzo, no raz jeszcze nie możemy z nimi rozmawiać, to są zupełnie niekonstruktywni gracze. No więc no, tutaj trudno spodziewać się innej odpowiedzi ze strony Rosji, bo przecież od dawna jest już utrzymywany i tak, no, to my pokonaliśmy nazistów, tak, a 17 września, no to nie ma zupełnie wspólnego z wybuchem II wojny światowej. My tutaj ratowaliśmy oczywiście swoje. Czy to nie jest jednak tak, że Rosja próbuje nie tylko Polsce i Ukrainie, ale także całemu światu narzucić swoją narrację historyczną? Ona tutaj wspomina Jałtę, chyba nie bez przyczyny, absolutnie odżegnując się właśnie odpowiedzialności za drugą wojnę, za wybuch II wojny światowej, za takie, a nie inne podział świata po II wojnie światowej. Czy to nie jest tak, teraz to pytanie do pana Czysta, że Rosja próbuje również Zachód przekonać, że jednak trzeba zostać przy tym porządku jałtańskim, czyli w tym podziale strefy wpływu z Europy? No na pewno, bo znowuż mamy tu do czynienia z taką przeciwstawą sił, które z jednej strony jest państwo rosyjskie, gdzie historia to jest, bo polityka jest historią opowiadana współcześnie, a to odwrotnie, tak? Czyli gdzie prowadzona jest polityka historyczna, bardzo zakomana, ale bardzo przymuszana. Natomiast z drugiej strony mamy państwa zachodnie, gdzie historykom zajmują się, nazwijmy to, profesjonaliści i jakieś tam drobne pasjonaty. Natomiast społeczeństwa zasadniczo są od tego bardzo daleko.